Nocą, gdy księżyc zieloną smuszką o twoje łóżko zahacza, zajrzyj z księżycem, zajrzyj pod łóżko, by znaleźć tam włamywacza. Szukaj na prawo, szukaj na lewo, w nogach i w głowach i wszędzie, lecz nie bądź pewny, spokojny nie bądź, choć włamywacza nie będzie. Może się przebrał za twą poduszkę, a może jakoś inaczej. Nie jest pod łóżkiem i jest pod łóżkiem, ponieważ jest włamywaczem. Tam się do rana będzie ukrywał, rankiem się cichcem usunie, jak ten włamywacz, który nawiedzał babunię. Której babci ludzie mówili, że babcia plecie, a on dzwony, że to demencja, że to senilizm, że to włamywacz zmyślony, którą ukoić pragnąc, a przy tym pełni szlachetnych intencji, dali pistolet, dali nabity jako lek przeciw demencji. Gdy zatem księżyc znów przez firanki i niby pusto, jak nieraz, babcia na pozór zęby do szklanki, a w rzeczy salwę w materac. Próżno wyciera cieknącą stróżkę, próżno nieszczęsna rozpacza. Tym razem był tam pod łóżkiem, w istocie trup włamywacza. Jeśli chcesz przed tym losem się ustrzec, nie słuchaj mądrych i chytrych, każdemu dan jest pod łóżkiem własny włamywacz i wytrych. I kiedy księżyc, kochani moi, snom w ciała każe się wcielać, co wam się roi, to niech się roi, ale na Boga nie strzelać. I kiedy księżyc, kochani moi, snom w ciała każe się wcielać, co wam się roi, to niech się roi, ale na Boga nie strzelać!